Metro w Krakowie, a także pierwszy tramwaj na Belwederskiej. Koniec tramwajowych wakacyjnych remontów. Autobus wodorowy w Warszawie. GPA się rozszerza. Koniec wakacji w warszawskim transporcie publicznym. Rowerowa Puławska na całej długości, ale dopiero za 3 lata. SPPN na Mokotowie. Pojawiły się progi zwalniające na Woronicza. Ptasie Mleczko na krakowskim przedmieściu. Stara Zakopianka zamknięta, nowa przejezdna. Czy podniebny spektakl z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Wyjątkowo we wtorek, 3 września. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, witam Wąż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia. No teraz ponad tygodnia, no bo faktycznie film się pojawia we wtorek, ale zaczynamy standardowo i z całkiem dobrym tempem. Od wind, które się nie działają, na Latusza cena od 2 tygodni nie działa i na standardowym od 5 tygodnia przestała działać jedna winda. Pozostałe windy, jak widzicie, wedle tych informacji, wszystkie działają. Z innych ciekawostek, jak tam postęp pracy, jeżeli chodzi o budowę tarczami TBM do metra Karolin, no już tarcza Anna, która rozpoczęła swoją pracę w sierpniu, drąży się i wydrążyła aktualnie 198 metrów na stan sierpień 2024. Tymczasem nowe hotele na STPK Baty się pojawiły. Oczywiście hotele dla owadów, nie dla ludzi. Pszczółki, inne różne owady, płazy pojawiają się oczywiście w tym miejscu i również nowe hotele tutaj są dla nich przygotowane, więc jak widzicie różne elementy właśnie dla płazów i oczywiście rzeczy są dla owadów, czy też właśnie budki dla jeży się pojawiają na STP Kabaty, no bo faktycznie to się znajduje prosto obok lasu kabackiego. Tymczasem inne ciekawostki, metro nie w Warszawie, a w Krakowie, chociaż pomyślę nad warszawskim, bo metro krakowskie będzie analizować, jak to wybudować pod metra warszawskiego. To chyba sensowne. Podobnie było w Warszawie, kiedy były plany na budowę metra warszawskiego, to oczywiście wiadomo, że nasi eksperci jeździli do innych miast, dowiedzieć się, jak to działa, jak to funkcjonuje i jak zrobić metro w naszym mieście. Natomiast Kraków chce zrobić też metro w swoim mieście i ta decyzja już jest od dawna wiadoma, jeżeli chodzi o mieszkańców. Natomiast cały czas te prace idą powoli. I o ile plan na rozpoczęcie prac budowlanych w tej jeszcze dekadzie jest, o tyle to nie będzie za chwilę. A konkretnie, o co chodzi? Chodzi o to, że ostatecznie Kraków wybrał, że nie będzie premetro, a będzie metro. Czym się różni premetro od metra? Premetro to właściwie jest tramwaj, który jeździ pod ziemią, a metro to jest pociąg, który jeździ pod ziemią. Po prostu chodzi o to, że pojazd jest większy, szerszy i więcej ludzi zabiera. No i oczywiście działa na systemie i przepisach utykowskich, a nie na przepisach tramwajowych. Co ważne, czyli nie jest to ruch drogowy, tylko ruch kolejowy. Natomiast co ważne, na start będzie przewidziane mniej więcej 6 stacji metra, z czego jedna będzie naziemna i to jest powód, dlaczego metro krakowskie będzie dużo tańsze, bo nie będzie po prostu aż tak odjechane, ale i tak de facto Kraków na razie analizuje, ile to będzie kosztować, będzie projektowane i tak dalej i dopiero kiedy zakończy się projektowanie i wyjdzie im faktycznie, jak to trzeba wszystko przeanalizować, dopiero wtedy będzie metro krakowskie mogło przeanalizować właściwie, jakie to będą koszty. Na razie pierwszy etap centralny na te 6 stacji ma kosztować 6 miliardów złotych, co jest mniej więcej standardową kwotą, jeżeli chodzi o taki odcinek metra. Niemniej cała pierwsza linia metra krakowskiego ma mieć 26 km i ma kosztować 13 miliardów złotych. Natomiast trzeba przyznać, że faktycznie tutaj trzeba wybudować całe zaplecze techniczne jeszcze dla krakowskiego metra, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to by miało dosyć duży sens, żeby metro krakowskie miało jakąś bazę z zapleczem technicznym, co nie? To chyba jest sensowne, żeby mieli gdzie naprawiać te swoje wagony. Niemniej odcinek pierwszy jest całkiem ciekawy. Ogólnie planowane są 3 linie metra. No i natomiast niedługo, czytaj w przyszłym roku, dowiemy się coś więcej na temat tejże inwestycji. Czytaj w 2000, na przełomie 2 i 3 kwartału 2025 roku, czyli tutaj na przełomie mniej więcej w połowie 2025 roku, ma zostać ogłoszone postępowanie na dokumentację projektową. Do końca 2025 roku ma zostać podpisana umowa na prace projektowe dla pierwszej linii metra z odcinkiem centralnym w Krakowie. Na prace projektowe przewidziano 36 miesięcy, czyli 3 lata, co oznacza, że jeżeli prace projektowe rozpoczną się w 2025 roku, a właściwie w 2026 roku, bo to będzie końcówka 2025, no to jeżeli mają się zakończyć 3 lata później, to będzie
będziemy mieli już 2029 rok. Co oznacza, że w teorii wszystkie prace, jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę i tak dalej, mają się zakończyć na koniec 2028 roku. W praktyce z opóźnieniami to będzie 2029 rok. Co oznacza, że budowę nowej linii metra można rozpocząć na przełomie 2029 i 2030 roku w Krakowie. Sama inwestycja, jeżeli chodzi o budowę, sądząc po tym, że to jest po prostu miasto, które się znajduje w górach, mimo wszystko w terenie górzystym, są tam różnego rodzaju twarde skały, może ułatwić budowę w teorii, w praktyce zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście sam odcinek tunelowy ma być realizowany standardowo tarczami TBM, ma być drugi etap i trzeci etap później na realizację. Co ważne, będzie to realizowane w formule PPP. Więc całkiem ciekawie. No i co ja mogę powiedzieć? Ogólnie jeżeli chodzi o koszty tej całej inwestycji, tak jak powiedziałem, 13 miliardów złotych ma kosztować cała inwestycja, jeżeli chodzi o 26 km podziemnej i naziemnej kolejki. Natomiast trzeba pamiętać, że to trzeba jeszcze policzyć nowy tabor, który tam musi być zakupiony, czyli około 1,5 miliarda złotych. Niemniej, tak jak powiedziałem, to jest teren, w którym nie było jeszcze nigdy w Polsce budowanego metra, więc jeżeli chodzi o termin, nie zakładajmy, że jakikolwiek termin planowany będzie tutaj realny. Z góry mówię, że termin, części podziemne, naziemne mogą być całkiem szybko wybudowane, ale części podziemne będą raczej realizowane dłużej, bo o ile Kraków ma parę tuneli pod swoim miastem, to nie realizowanych tarczami TBM na tak dużą skalę, więc to będzie z opóźnieniami. W skrócie po prostu nie wiemy, jak te tarcze będą działać na takiej przestrzeni, nawet jeżeli będą przeprowadzone analizy i badania, musi być po prostu jakiś tunel wykonany tą metodą, żebyśmy wiedzieli po prostu, jak to będzie długo realizowane. Może pójść dobrze, bo jest teren górzysty i nie ma kurzawek, może być gorzej, bo po prostu będą zbyt duże głazy i trzeba będzie wyciągać ręcznie. Zobaczymy. Niemniej sądzę, że w 2035 roku na spokojnie już pojedziemy metrem w Krakowie. Tak, brzmi to bardzo optymistycznie. No, jakiś taki powrót do przyszłości właściwie. A właściwie powrót do przyszłości. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak czy siak, jak już będzie ogłoszony przetarg na projektowanie, pojawi się pierwszy film z Zapraszamy do metra w Krakowie. Spokojnie, będę to nagrywać. Tymczasem inne inwestycje, mianowicie pierwszy tramwaj skręcił belwederską i jakby tu wszyscy... Ja powiem wam, nie, spokojnie. No owszem, tramwaj skręcił belwederską, ale tramwaj wyjechał na odcinek 50-metrowy, nie dalej, to był wagon pomiarowy, nie Hyundai. I no ja spałem akurat w tym momencie, dlatego mnie tam nie było. Natomiast niemniej, no tramwaj nie wykonał jakiś długi odcinek i faktycznie wszyscy się podniecają, jakby nie wiadomo, co się wydarzyło. W praktyce były po prostu realizowane prace, jeżeli chodzi o badania, czy tramwaje mogą na spokojnie wrócić na Spacerową, na Gagarina, na Pławską i na Goworka. Wyszło, że mogą, już dzisiaj jeżdżą oczywiście tramwaje, od wczoraj już jeździ 4, 10, 11 i 18 wróciły na swoje podstawowe trasy. Niemniej... No to tramwaj wyjechał na belwederską, w sensie no, to jest wydarzenie, ale ja bym aż tak tego bardzo nie podniecał się, bo ten tramwaj wjechał na parę metrów, paręnaście metrów, to jakby to jest długość tego tramwaju, na taką długość wjechał, on nawet wjechał na jeden tor, nie na drugi, więc wiecie, no bez przesady. Tymczasem nie ma wyborów, nie musimy się aż tak tym podniecać. Tymczasem inne ciekawostki. Kończymy wakacyjne remonty, jeżeli chodzi o tramwaje. Między innymi tramwaje wróciły już na Karcelaki i właśnie tak jak powiedziałem, 11 wróciła już na Sielce, więc to jest dobra informacja. Natomiast tramwaje tutaj zapowiadają, że już niedługo będą kolejne prace remontowe realizowane. Między innymi od 7 do 15 września jest zaplanowane wyłączenie ruchu tramwajowego na ulicy Okopowej od Ronda Karcelaka do Ronda Radosława. Na tym odcinku będą realizowane remonty, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, jak i również poszczególne przejazdy, a później będzie realizowana przebudowa, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe na Alei Waszyngtona, właściwie prace doraźne w postaci budowy odwodnienia w rejonie ulicy Kinowej i ulicy Międzynarodowej wraz oczywiście z różnymi rajami, jeżeli chodzi o przejazdy torowe i remont torowiska. To będzie realizowane w tym roku, bliżej jeszcze nie wiemy kiedy, najprawdopodobniej przełom września, października, dowiemy się o terminach na temat tej inwestycji, jeżeli chodzi o odcinek na Alei Waszyngtona. Wtedy tramwaje znikną z Alei Waszyngtona, natomiast na Okopowej niedługo wrócą, właśnie znikną w najbliższym tygodniu. Z kolei z innej ciekawostki został uruchomiony punkt informacyjny, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej. Ja tam się pojawię, zobaczymy, czy oni coś wiedzą. Wiecie, byłem już w punkcie informacyjnym na temat tramwaju do Wilanowa. Rzecz nie powiem, że
No niestety nie mogłem się żadnej informacji nowej dowiedzieć od tych ludzi, znaczy więcej wszystko wiedziałem. Zobaczymy, jak będzie w punkcie informacyjnym, jeżeli chodzi o tramwaj do Warszawy Zachodniej. Może wyciągnę jakieś nowe informacje, o których nie wiem, kto wie. Niemniej punkt jest już i działa przy przystanku autobusowym Szczęśliwicka 01, czyli w kierunku ulicy Grójeckiej. Jak coś jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 13 do godziny 18, czyli po prostu po pracy, po szkole można tam sobie na spokojnie podskoczyć. Jak coś jest, są dwa leżaki tramwaj warszawski. Może recenzję leżaków, żebyśmy zrobili sykutem, co by na to. Niemniej, jak coś, możecie sobie pójść, wskoczyć i zobaczyć. Natomiast z innych ciekawostek, sierpień na budowę tramwaju do Wilanowa. Faktycznie tutaj idą prace całkiem ładnie i możemy zobaczyć, że tutaj wszystkie rozjazdy już, jeżeli chodzi o wjazdy na Kraniec, na Przybranickiego, są już właściwie gotowe i zamontowane. Więc najbliższy film z tramwaju do Wilanowa, który będzie w tym miesiącu, będzie całkiem ciekawy, bo faktycznie będę mógł to wszystko przeanalizować i zobaczyć, jak to faktycznie tutaj już wygląda. Pomijając to, oczywiście prace tutaj są realizowane na naszym odcinku. Widzimy częściową już sieć trakcyjną, nowa nawierzchnia. Natomiast jeżeli chodzi o terminy i budowę, to tak, termin jest taki, żeby otworzyć ulicę Dolną z przejazdem w relacji Dolna-Chełmska do końca września tego 2024. Uruchomienie linii tramwajowej, takie było planowane na przełom października, listopada 2024, w sensie ten kolejny termin, po tym jak wyszły problemy. Następnie oddawanie lewej północnej jezdni Świętego Bonifacego zgodnie z deklaracją na koniec 2024 roku. O, to ciekawe, tego nie wiedziałem. Zakończenie zasadniczych robót przy układzie drogowym wyciągu Belwederskiej, Sobieskiego, Alei Rzeczpospolitej, otwarcie drugiej jezdni na całej długości. Zgodnie z deklaracją planowane jest na przełom 3 i 4 kwartału 2025, czytaj za rok. I zakończenie zasadniczych robót przy układzie torowo-drogowym wyciągu ulicy Świętego Bonifacego zgodnie z deklaracją wykonawcy na przełomie 2 i 3 kwartału 2025. W skrócie, do końca 2025 roku tramwaj do Wilanowa najprawdopodobniej będzie już w końcu ukończony. Niemniej, jak już mówiłem, to nie jeden raz. Dla mnie osobiście im dłużej, tym lepiej. Ale dobra, no oczywiście nie będę tak zapraszać tego. Kolejne filmy z budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej i tramwaju do Wilanowa pojawią się w najbliższym czasie, a tramwaju do Warszawy Zachodniej mogę jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę, że na ulicy Szczęśliwickiej zostanie wytyczony nowy buspas, żeby autobusy nie stały w korkach, bo tam się tworzą korki, jak i również na ulicy Sokołowskiego, czyli na Grzymałach, pojawi się też po prostu nowy odcinek buspasu, tak żeby po prostu ten przejazd w tym miejscu był upłyniony, bo tu jest wszystko już w tym momencie rozkopane, jest jedna jezdnia, jedna pasmowa. Zresztą film z tramwaju do Warszawy Zachodniej pojawi się jutro, najprawdopodobniej. Miał się pojawić dzisiaj, ale czeka jeszcze na autoryzację Budimexu, więc najprawdopodobniej się pojawi jutro. Więc dokładnie zobaczycie, jakie tam jest zaawansowanie budowy, również z ujęciami spod ziemi. Jak coś, kliknijcie subskrybuj, żeby tego nie przegapić. Tymczasem w 2024 roku, a konkretnie 1 września 2004 roku, rozpoczęła się eksploatacja pociągów EN9501 w Wukacce. I od tamtego czasu te pociągi jeżdżą i funkcjonują, a teraz już właściwie są tylko wyłącznie na jakiś czas, można zobaczyć się w Izbie Tradycji. Niemniej takie pociągi się pojawiły wtedy, była to zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o Wukatkę. W środku wyglądały inaczej, jeździło się nimi inaczej. No, ja powiem Wam, że może zaraz trafiłem na nie faktycznie w użytku, jeszcze normalnie liniowo. Niemniej, w sensie, znaczy, po prostu raz może trafiłem na nie, po prostu jak jeździłem. Niemniej, tu może mamy zdjęcie z oficjalnego przyjazdu pierwszego, tutaj mamy, jak jechała do Wukatki, tu jest na bocznicy, mamy też ujęcie na bocznicy właśnie tej pruskoszkowskiej, jak to po prostu jedzie sobie. Bardzo dużo ładnych zdjęć, jak możecie zobaczyć na stronie Wukatki, wukatka.com.pl. Natomiast ciekawostki są, jeżeli chodzi o naprawy. Co się tutaj zmieniało podczas napraw? Podczas naprawy rewizyjnej R1 została zamontowana klimatyzacja i lusterka dla maszynisty. Natomiast ciekawsze jest to, co zostało zrealizowane w 2016 roku. A mianowicie dostosowano napięcie, dostosowano pojazd do napięcia 3000 V, montaż kamer szlakowych, internetu bezprzewodowego Wi-Fi, systemu zaliczania pasażerów i przesilne okien bocznych. Także takie bajery zostały wtedy zrealizowane. Wszystkie były realizowane w PSA Bydgoszcz. Tymczasem, jeżeli chodzi o rowery w Wukatce, dobra jest informacja taka, że już teraz od 1 września zakaz przewozu rowerów w dni robocze w godzinach szczytu znika. Można jeździć z rowerami w Wukatce, no bo po prostu Wukatka też w dni powszednie jeździ normalnie, w sensie, no jeszcze nie normalnie, ale jeździ już co 15 minut, a nie co pół godziny.
Docelowo oczywiście wrócimy do układu co 10 minut. Tym razem, jeżeli chodzi o nowy rozkład jazdy, oczywiście od 1 września zmienił się rozkład jazdy, jeżeli chodzi o kolej. Z najciekawszych zmian to jest to, że niektóre pociągi noc wieczorem, jeżeli chodzi o R1, będą jechać przez Warszawę Gdańską, z pominięciem oczywiście Włochu, Rzesusa i Piastowa. Inne ciekawostki to jest to, że różne będą zmiany, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią, bo będą zamknięte dwa tory, tor 10 i tor 23 od 2 do 16 października. To też będą też zmiany, jeżeli chodzi o układ kolejowy. Inne ciekawostki to jest to, że R1 w relacji Warszawa-Skierniewice nie będzie się zatrzymywać na stacji Grodzic Mazowiecki. Jeżeli chodzi o R3, to tutaj film się pojawi pewnie jutro, z Teresina Niepokolanowa. Informacja, jeżeli chodzi właśnie o Teresin, to jest taka, że no tam teraz pociągi niektóre nie będą się zatrzymywać właśnie w dniach 1-5 września, w związku z tym, że będzie oddawane do użytku drugi tor, tak aby pociągi mogły jeździć na manie po dwóch torach. I dlatego też niektóre pociągi nie będą się zatrzymywać na stacji Soroki i Teresin Niepokolanów, bądź nie będą się zatrzymywać też na stacji Pierwsza Lecznica i Teresin Niepokolanów. Więc takie różne objazdy i bajery będą teraz stalizowane w tym miejscu, w związku z tym, że po prostu tam jedna krawędź planowania będzie dostępna w Teresinie. Także jak coś takie tutaj są zmiany, dodatkowo ostatnie pociągi w ciągu doby w terminie 2-4 września na odcinku Błonie-Sochacze będą zastępowane przez komunikację autobusową. Inne tutaj to są zmiany, jeżeli chodzi o komunikację, w sensie zmiany, jeżeli chodzi o godziny głównie. Są oczywiście jakieś jeszcze inne komunikacje objazdowe, ale najciekawsze według mnie jest R92. Z uwagi na utrudnienia w ruchu pociągów na odcinku Nasil-Spłońsk, przez który kursują wszystkie pociągi z linii 92, w terminie 1 września 20 października na linii zostanie wstrzymany ruch pociągów kolei mazowieckiej. W ramach tego nie jest wyznaczona żadna komunikacja zastępcza. Współczuję wam tam mieszkańcy. No co ja mogę powiedzieć? Współczuję. Idziemy dalej. Koleje mazowieckie na szczęście aż tak nas bardzo nie załamują nowym rozkładem jazdy, bo też potrafią nas zaskoczyć miło, mianowicie tym, że będzie trochę nowych filtrów. Dokładnie 75 nowych jednostek, które będą jeździć po całym Mazowszu. Dlatego też uzyskały od PKO Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na kwotę blisko łączną 1 900 000 000 zł. Jest to jedna z największych tego typu pożyczek w Polsce w sektorze kolejowym, transportowym. Więc ciekawostka taka, no dużo to kosztuje, ale jeżeli będzie nowy tabor, który będzie mieć klimatyzację i nie będzie się w nim rosnąć jak kwiatki po deszczu, to bardzo dobrze, bo ja często mam niestety okazję jeździć. No, wiadomo, są takie pociągi, które mają swoją bardzo uroczą nazwę. W komentarzach możecie ją nazwać, nie będę nawet tych komentarzy usuwać. W sensie automatycznie YouTube usuwa zazwyczaj, ale taką mają swoją urokliwą nazwę, jak pewnego rodzaju toaleta. I no w nich no nieprzyjemnie się jeździ. No. Umówmy się, jak mamy teraz te upały po 32-35 stopni, a w tych pociągach jedyną klimatyzacją góra to jest otwarte okno, no to nie mogę to powiedzieć, jest problem. Na tyle duży problem, że jeżeli bym chciał naładować tam baterie z powerbanków do drona, to baterie się nie zaczną ładować, bo powiedzą, że jest za gorąco. A to o czymś świadczy niestety. Także, no cóż. No niedobrze. Idziemy inaczej z kolejnymi ciekawostkami, a mianowicie wodorowiec od Solarisa się pojawił na warszawskich ulicach i można go znaleźć teraz na linii 128, 136, 175 i 503. Jeździ on teraz po ulicach Warszawy do 9 września. Jest to autobus całkowicie wodorowy, przegubowy, więc można taki bajer zobaczyć teraz na ulicach Warszawy. Tym razem jaka Warszawa przyszłości? Plan strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mam nadzieję, że w końcu jakieś plany tramwajów objazdowych dookoła całej miasta w końcu się pojawią. W sensie nie dookoła całej stolicy, tylko pomiędzy dzielnicami, żeby tramwaje się łączyły. W sensie, no bo ja wiem, że tramwaj do Warszawy Zachodniej jest, ale 189 od dawna powinno być tramwajem. A planów na to nie ma. Tak samo Praga nie ma żadnych inwestycji tramwajowych aktualnie realizowanych. Mam nadzieję, że w końcu się ogarną i zaczną inwestować w komunikację szynową, która po prostu kuleje po drugiej stronie Wisły, tak dosyć mocno, a plany inwestycyjne są z poprzednich dekad i jakby żadnych nowych tak zbytnio nie ma teraz planowanych na jakąś większą skalę. Niemniej aktualnie można tam sobie przyjść 4 września, czytaj jutro, o 17.30 w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik bądź online na kanale Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Można sobie przyjść, oglądać i dowiedzieć się więcej informacji, jak to będzie wyglądać. No i też oczywiście można się wypowiedzieć samemu. Można też złożyć wnioski do planu ogólnego. No i
ogólnie więcej informacji na ten temat po prostu można się dowiedzieć. Ja może jakiś kolejny film a propos Warszawy 2040 zrobię w sumie, żebyśmy wiedzieli, co tutaj jest właściwie nam planowane, jakie są propozycje, jak to właściwie wszystko rozwijać, bo może to jest jakiś pomysł, by to przeanalizować. Dajcie znać w komentarzach, czy warto było, czy chcielibyście taki film obejrzeć. Tymczasem pod Warszawą GPA, czyli Grodziskie Przewozy Autobusowe, aktualizują swój plan transportowy i już od 1 kwietnia 2026 roku, za półtora roku, będzie nowa linia autobusowa. Półtora roku, ja nie mogę, czemu tak długo będziemy czekać na nowe, w sensie, no dobra, no. Ja wiem, to będzie linia jeżdżąca przez Błonie, a Błonie, jeżeli chodzi o komunikację, jakąkolwiek, są opóźnione do potęgi. Żadnych przejazdów bezkolizyjnych torowych nie ma. Pociągi w drugiej strefie nie ma. Plan na drugą strefę do 2050 roku. Bo nie, to jest śmiech na sali, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje inne niż basen. Ale no serio, no, no dobra, no wiem, GPA jest małą siecią i faktycznie na nich takie inwestycje muszą być planowane do góry z dużym wyprzedzeniem. Bo trzeba zakupić nowy tabor, podpisać wszystkie umowy, zrealizować całą infrastrukturę przystankową i dopiero wtedy uruchomić. Niemniej to jest dobra informacja, bo będzie trochę nowych linii autobusowych. Będą, po pierwsze właśnie jak powiedziałem, ta linia jadąca z Błonia dalej do Parku Kępinowskiego Narodowego, więc to jest dobra informacja, do granicy będzie jeździć. Będzie też modyfikacja linii 14, uruchomienie nowej linii 41 pod Kępinos do Leszna, 42 linia nowa Błonie Starzyżew, linia 43 na trasie Roztoka Błonie, linia 44 Roztoka Kępinos, linia 96 Zaborów Koczargi Stare, Stare Babice, Janów Klaudyn, linia 97 Dzikanów Leśny Malichy, jadąc przez Stare Babice i Ożarów i Piastów, w skrócie będzie łączyć w końcu te wszystkie gminy, które aktualnie nie mają żadnego połączenia innego niż, niż przewozy z prywatnym kierowcą, no bo te Elki dojeżdżałem do Ożarowa, ale dalej to już do Piastowa, to właściwie pan się pożal do Boże. I mamy jeszcze oczywiście linię 98, nowa linia na trasie Siraków Stare Babice. W skrócie pobyt Warszawa Warszawsko-Zachodni będzie mieć teraz komunikację z GPA. Czy to jest dobrze, że powiat warszawsko-zachodni inwestuje w GPA, nie w linie lokalne? Po części to rozumiem, bo GPA jest po tej części od Warszawy, a nie po drugiej i po drugiej są linie lokalne lub inne przewozy. Niemniej, gdyby GPA było spójne na przykład z kartami miejskimi Warszawskiego Transportu Publicznego, bym był całkowicie na tak. A tak w praktyce jest to pokręcone. Na niektórych liniach to niby jest honorowane, ale w praktyce jest trudno to zrobić. No, część tych linii będzie jeździć od 1 grudnia, część będzie jeździć od 1 grudnia 2024, część będzie jeździć od 1 stycznia 2025. Natomiast tutaj nie wiem czemu na tym jest 1 kwietnia 2026, jeżeli chodzi o całą nową trasę. Niemniej, no jak coś, nowości w GPA będą się tutaj pojawiać. Tymczasem we wrześniu i w październiku popy będą dłużej pracować. W związku z tym oczywiście, że teraz będzie nawał, nowe ulgi, nowe rzeczy i tak dalej, wszyscy będą przychodzić, więc między innymi chociażby od poniedziałku do soboty punkt obsługi pasażera będzie czynny w Blue City od 10 do 20. Pozostałe popy będą czynne normalnie od 7 do 20, jeżeli chodzi o czyli od 7 do 20, czyli trochę wcześniej. Jeżeli chodzi o pop na dworcu Wileńskim, będzie nawet od godziny 8 do godziny 15, więc trochę inaczej. Jeżeli chodzi o sobotę 28 września, będą wszystkie czynne takie dni poprzednie. I w soboty w październiku popy w centrum, pop w dworcu Wileńskim będą czynne 7.20, a w Blue City 10.20, więc trochę to będzie faktycznie wydłużone. Oczywiście też można to korzystać z elektronicznego e-popu. Tymczasem inne ciekawostki to jest objazdy wyprusz na ulicy Pruszkowskiej w związku ze zmianami tam od 28 sierpnia i linia 128, 172 i N1 jadą objazdami. Kończy się remont, kończą się remonty, kończą się wakacje, zaczyna się nowa komunikacja autobusowa i tramwajowa. Tak jak powiedziałem, 4, 10, 11 i 28 wracam na swoją podstawową trasę, 33, 31 wracam na swoją trasę do metra Wierzbno, 218 również na miarz Wierzbno, Z4 znika. Są zmiany dla 118, 168, 172. Jak wracam na swoje po części podstawowe trasy.
Są też zmiany dla linii 141. W Śródmieściu są zmiany dla linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 185, 3E2, N34. Są też zmiany, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. Wracają tramwaje 1, 13, 23, 24, 27, jak i również 20, 22, 26 na swoje podstawowe trasy 171 i 190. I znika linia autobusowa Z2 wraz z liniami zastępczymi 70, 71 i 73. Również znika linia tramwajowa 79 i linia 146, 147 i 509 wracają na swoje podstawowe trasy. Ale mało tego, skończą się wakacje, więc podstawowe rozkłady jazdy dla autobusów i tramwajów są prowadzone. Między innymi M1 w godzinach szczytu będzie jeździć teraz co 2 minuty i co 20 sekund. M2 będzie jeździć co 2 minuty i 56 sekund, z czego autobusy wracają na po wakacjach na ulicy, wracają autobusy linii 192, 225, 239, 308, 320, 332, 339, 340, 349, 356, 379, 808, 815, 13, 25, 163, 164, 201, 121, 142, 150, 152, 164, 211 i 226, jeżeli chodzi o dodatkowe kursy na tych ostatnich liniach w dni nauki szkolnej. Jak słyszeliście, większość z tych linii to jest 300, bo 300 to są linie autobusowe, które jeżdżą głównie, jeżeli chodzi o dowóz dzieci do szkoły. No i 13 i 25 też wracają oczywiście. Jak usłyszeliście, nie ma tu linii 222. To nie wróciła i nie wiem, kiedy wróci. Pomijając to, standardowe rozkłady jazdy wracałem na linię 106, 107, 112, 117, 120, 122, 124, 125, 132, 134, 140, 142, 146, 147, 150, 152, 154, 162, 163, 167, 170, 173, 174, 177, 179, 182, 183, 184, 186, 188, 192, 194, 197, 201, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 221, 225, 226, 239, 250, 256, 308, 317, 320, 326, 332, 338, 339, 340, 349, 356, 379, 411, 414, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 527, 523, 525, 527, 704, 705, 706, 709, 710, 714, 715, 719, 724, 727, 729, 735, 737, 739, 742, 743, 750, 809, 815, 850, L1, L18, L27, L37, L48 oraz linie 107, 125, 134, 326 i 411 wracają na swoje podstawowe trasy. Mało tego, są również zmiany dla linii 111, 131, 160, 176, 180. Jeżeli chodzi o... znaczy tutaj zmiany będą przez ostatnie dwa miesiące. Rozkład jazdy właśnie tutaj obowiązywał. Mało tego, 104, 204, 121, 181 i 303 nie zmieniają rozkładu jazdy, bo dzięki temu rozpoznajemy lepiej objazdy. 114, 196, 401, 193 mają dodatkowe również zmiany. I nowe zmiany stałe są wprowadzone dla linii 110, 198, 118. I to oznacza, że wprowadzone w czasie wakacji połączenie dwóch linii 118 i 222 sprawiło, że jest to dla niej git, więc 222 dlatego też nie wraca. 159 nie wraca na siekierki. 105 zmienia swoją trasę, jedzie teraz jak 255, w skrócie się łączy 105 i 225, dlatego teraz 105 jeździ przez Jana Kazimierza. Chciałbym zobaczyć te autobusy przegubowe tam zawijające. Zobaczymy to w najbliższym filmie z Jana Kazimierza, w najbliższym tygodniu najprawdopodobniej. No może w kolejnym tygodniu, ale będzie film z Jana Kazimierza i Zordona. 161 też ma nową trasę. Kończą się remonty. Jak ja powiedziałem, popydziałem dłużej. Lecimy z ciekawostką, a właściwie z plakatem, który wisi obok mnie tutaj. Po mojej lewicy, dla Was po prawej stronie, plakat Władysławowo na sam koniec wakacji. Jeżeli chcecie jeszcze cieszyć się wakacjami, no studenci jeszcze mają przez miesiąc, ale jak coś, możecie go kupić na stronie partnera kanału, którym jest koleo.koleo.pl.
Dobrze, idziemy dalej z kolejnymi informacjami. Z Koleo w ogóle będzie niedługo jeszcze więcej ciekawostek w najbliższym czasie. W tym bądź w przyszłym miesiącu parę kampanii, parę atrakcji będę tam mówić. Więc będzie ciekawie. Dobra, wracamy do normalnego tempa. Veturillo. Ostatnio miałem niemiłe zaskoczenie korzystając z Veturillo, więc wam tylko i wyłącznie powiem. Zmieniły się przepisy w ostatnim czasie i jeżeli wypożyczycie ten sam rower, po tym jak go zostawicie na tej samej stacji, to on wam się liczy jako ten sam wypożyczenie. I tu nie chodzi mi o to, że w sensie nie miałbym nic przeciwko, jeżeli wiecie, zostawiacie rower i po minucie go bierzecie ponownie, to faktycznie to jest to samo wypożyczenie. Ale jeżeli ja wracam do roweru po 20 minutach, kiedy poszedłem do domu, zostawiłem odpowiednie, zrobiłem rzeczy przy komputerze nawet, posprzątałem, ogarnąłem rzeczy i wziąłem rzeczy, żeby pojechać na imprezę i wychodzę, biorę ten sam rower, bo nie ma innego, jest rozładowany elektryk, więc jestem dodatkowo wkurwiony i biorę tego elektryka i to jest to samo wypożyczenie i mi z tego powodu nalicza już 6 zł, bo jechałem ponad 20 minut, to coś jest tu nie tak. To coś tu jest nie tak. Po 20 minutach wypowolone wypożyczenie, oczywiście zadzwonię na infolinię i się dogadałem z gościem na infolinii, więc nie jest aż tak źle. Niemniej, no to nie jest fair, w sensie no jakby rozumiem, do 10 minut, ale 20 minut i tu nawet na infolinii gościu mi powiedział, że lepiej poczekać co najmniej pół godziny, no to trochę już, to trochę, no to nie jest, to tak nie powinno działać. To jest już faktycznie niedobre, bo jeżeli na stacji nie ma żadnego innego roweru, no to nie masz nawet opcji, żeby wziąć inny. Także jak ktoś, bądźcie uważni. Ta zmiana została wprowadzona od początku wakacji, no ale ja tego nie zauważyłem, więc jak coś was informuję w tym momencie. Inne ciekawostki to jest to, że są ogłoszony przetarg na projektowanie przebudowy ulicy Puławskiej. Chodzi o m.in. budowę drogi rowerowej na brakującym fragmencie i w ramach budowy tej drogi rowerowej oczywiście jezdnia będzie zwężona w taki sposób, że będzie po prostu po dwa pasy w każdym kierunku. Niemniej w związku z tym zwężeniem będzie wyznaczona i nowa droga rowerowa i nowy szeroki chodnik z przestrzenią oddzieloną od części rowerowej. Niemniej budowa będzie rozpoczęła się dopiero za 2 lata najwcześniej, bo projektowanie tejże nowej inwestycji będzie trwać 24 miesiące od podpisania umowy. Na oferty czekają do 6 września, więc podpisanie umowy może być dopiero na przełomie września-października. Czytaj, nowa droga rowerowa, biorąc pod uwagę, że pewnie będzie budowana z co najmniej z pół roku, będzie dopiero dostępna. Jak mamy teraz 24 rok, zakończyć projektowanie w 26 roku, to może na wakacje 2027 będziemy mieli całą rowerową płaską. Długo. W sensie, ja nie wiem, czemu aż tak długo będzie trwać to projektowanie. Ja wiem, że tam trzeba przestawić latarnię, odwodnienie i całość zalidzować. Ale takie projektowanie, według mnie, góra powinno trwać rok. Nie 24 miesiące, rok. Ale no trudno, może się nie znam. Inne ciekawostki to jest to, że jest realizowane aktualnie nowe rondo na granicy Mokotowej i Wilanowa, dlatego też tam aktualnie tam nie wracają mam wcześniej autobusy i jest wprowadzona tutaj tymczasowa organizacja ruchu w formie wahadłowej i w tym miejscu aktualnie jest zamknięty ruch. Jak coś, Augustówka i Zawodzie ma teraz zmianę organizacji ruchu i tak to już działa od poniedziałku 2 września. Tymczasem już powoli będzie wprowadzony SPPN na Mokotowie do 3 lutego 2025 roku, czytaj mniej więcej za niecałe pół roku. Ma zostać wprowadzony nowy SPPN właśnie na Mokotowie, będzie to podzielone na 4 części dla mieszkańców i jak coś, będzie to już w najbliższym czasie etapowo, krok po kroku wprowadzone. Jeżeli chodzi o powiększenie SPPN-u, ja powiem wam tylko może tyle, że według mnie to ma sens, bo faktycznie mieszkańcy, którzy mieszkają blisko dużych węzłów komunikacyjnych, tramwajów, bądź po prostu też metra, no są podatni na to, że po prostu ludzie, którzy tam nie mieszkają, przyjeżdżają swoimi samochodami, po prostu parkują się wszędzie. Ale też nie można tak robić, że po prostu się wprowadza SPPN na terenie całej metra, na całej długości metra, nie budując jednocześnie żadnych parkingów P plus R. Jakby no, na Karolinie i na Lazurowej ma powstać P plus R, na Brudnie ma powstać P plus R w przyszłości, ale na razie w tym temacie nie ma finansowania, nie ma żadnych prac realizowanych w większym zakresie i jakby to według mnie. W sensie, rozumiem, żeby było lepiej mieszkańcom, ale też trzeba zrozumieć osoby dojeżdżające do tej komunikacji miejskiej. Jeżeli chcemy się pozbyć samochodów z centrum miasta, róbmy węzły przesiadkowe, gdzie oni mogą zostawić te autobusy przed miastem. Aktualnie to nie powstaje. Żadne nowy P plus R, duży, z pełnego zdarzenia, nie powstał w Warszawie od czasu wybudowania P plus R na Imielinie. No na metro Młociny może. Ale mamy do wybudowania P plus R na węźle Winnica z pełną pętlą tramwajową. P plus R, metro Lazurowa z nową pętlą autobusową i tramwajową. P plus R, metro Karolin, gdzie będzie pełen węzeł dla autobusów i dalekobieżnych na zachód od Warszawy
i dla autobusów podmiejskich i z całym parkingiem nadziemnym. Duży parking P+R metro Brudno dla osób dojeżdżających z Marek i z tamtej części Warszawy i to tyle. W sensie brakuje cały czas innych obszarów, chociażby dużego P+R na metro Kabaty, ale mamy już zaplanowane 4, wymieniłem, P+R-y i żaden nie ma na razie perspektywy budowy. Perspektywy finansowania. Halo, obudźcie się. Te samochody gdzieś muszą zaparkować. Komunikacja autobusowa podmiejska kuleje. Nie obsłuży tego wszystkiego. Jak bardzo bym chciał wierzyć w transport publiczny, to niestety linie typu 709, pociągi tutaj są podmiejskie, one są całkowicie załadowane. Jak wszyscy z samochodów przesiądą się do komunikacji miejskiej przed Warszawą, to całkowicie nie obsłuży. Metro może jeszcze. Ale dalej oni muszą gdzieś zaparkować. Aktualnie nie mają gdzie. Natomiast, tak jak powiedziałem, według mnie na obszarze całego metra powinno docelowo oczywiście być SPPN. Inne ciekawostki to jest to, że zmienia się system, jeżeli chodzi o abonament w tym miejscu. Oczywiście będzie cały czas abonament obszarowy, ten drogi, ale będzie też abonament ten tańszy i zamiast tego aktualnego, czyli 100 metrów od domu, 8 maksymalnie parkometrów, znaczy w wyprowadzeniu 100 metrów od każdego z maksymalnie 8 parkometrów, które znajdują się do 150 metrów od domu, teraz będzie to po prostu zrealizowane, że w promieniu 200 metrów od Twojego domu, bo są wirtualne parkometry, po prostu to już trochę nie ma sensu. Więc 200 metrów od Twojego domu będziesz mógł parkować, gdzie tylko łącznie będziesz chciał, bądź tak jak jest cały czas już dostępny, abonament strefowy mieszkańcy, gdzie po prostu parkujesz w całej strefie. Niemniej taka nowa rzecz wchodzi w życie od 1 października 2024 roku, więc na Saskiej Kępie i Kamionku już będą parkować wedle nowego systemu. Tymczasem, tak jak powiedziałem, na Kazimierzu się zmienia tylko nieco ruchu, na części będzie nowa jezdnia północna, teraz realizowana, znaczy z jezdni południowej na północną będzie przeprowadzona, natomiast na innym odcinku będzie już odcinek dwukierunkowy, na Ordona też są realizowane prace, więcej o tym, co się dzieje na Kazimierza i Ordona będzie w ostatnim filmie z warszawskich inwestycji. Tymczasem pojawiły się progi zwalniające na ulicy Woronicza. Przebudowa ulicy Woronicza jest planowana na przyszły rok, taka kompleksowa, z budową drogi rowerowej, zwężeniem, budową nowych zatoczek, przystanków, przejść dla pieszych, doświetleniem i tak dalej. Słuchajcie, wybaczcie sobie jeszcze parę lat temu taką jedną ulicę, która się znajduje na Bielanach, obok metro Wawrzysze. Pamiętacie taką ulicę? Ta ulica nazywała się Sokratesa, nagrywam o niej inwestycje i tu będzie podobnie. Mniej więcej ta sama inwestycja, ta sama przebudowa, żeby po prostu poprawić bezpieczeństwo, niemniej to się dopiero zastanie w przyszłym roku. Aktualnie pojawiły się progi zwalniające przed przejściami dla pieszych, wiemy oczywiście czemu, po tym co się wydarzyło tam na tym przystanku. No, nie będę ukrywać, że ja rozumiem czemu tam są zapasy w każdym kierunku, bo tam jest obok zajezdnia autobusowa, niemniej ta autostrada tam nie powinna już istnieć od dawna. W sensie, jakby ja w życiu nie widziałem tam zajętych tych dwóch pasów. Ale wiem, rozumiem, nie pojawiam się tam w godzinach szczytu. Tylko kiedy już skończę jazdę na linii tramwajowej, to zazwyczaj ja zaczynam. Inne ciekawostki. Odeńca przejezdna po wakacjach jest już aktualnie, więc tam się zakończyły prace, jeżeli chodzi o jezdnię. Oczywiście, jeżeli chodzi o prace chodnikowe i wyznaczenie nowych pasów, cały czas prace trwają. Niemniej już jest aktualnie przejezdne to całkowicie, więc to jest dobra informacja. Kolejny remont, to, a właściwie kolejne inne inwestycje ZDM-u, to jest Szkolna Ulica. Tym razem pojawiła się na ulicy Reja, czyli od godziny 7.30 do godziny 8.30. Jest ta ulica właściwie całkowicie zamknięta do ruchu przed szkołą, więc jak coś tam faktycznie można bezpiecznie sobie dochodzić do szkoły. No, według mnie pomysł ze Szkolną Ulicą, tak już powiedziałem, nie raz jest na plus, tylko dowożenie wszystkich dzieci samochodami jest na minus, ale to inna sprawa. Następnie ciekawostka, krakowskie przedmieście już jest z autobusami, wróciły trasy do z wakacjami i dyrektor ZDM-u, czyli Łukasz Pukalski, przekazał dyrektorowi generalnemu Balzowi właśnie ptasie mleczko, bo się założyli o to, że im się nie uda tak tego szybko zrobić. Udało się. ZDM przegrał, ale jednak wygrał ten zakład. Taka ciekawostka prosto stąd. No, założyć się o ptasie mleczko, a nie jakiegoś browara, to ciekawa kwestia. Inne ciekawostki, a mianowicie jezdnia na Zamońskiego już jest dla kierowcy, tego też właśnie zniknęła linia tramwajowa 79, która była dosyć popularna mimo wszystko. Niemniej tam już się pojawiła ta nowa jezdnia na całej długości, na całej szerokości, już te korki tam nie są aż tak tworzone. Niemniej nie rozumiem, czemu aż tak długo to robił ZDM, w sensie dałoby to się zrobić spokojnie w tydzień, a nie przez miesiąc, no ale robili to przez miesiąc. Jest przejezdne też ponownie. Podobnie ZDM realizuje budowę chodnika i dwa nowe przejścia
na ulicy Świerszcza. Tam aktualnie już widzimy zarys tego chodnika. Jak ktoś tam się znajduje w okolicy, to tam faktycznie nie było tego chodnika nigdy wcześniej. Teraz już się pojawia faktycznie, do traktorzystów będzie nowy chodnik i już jest cały zarys mniej więcej tejże inwestycji w jakim miejscu zrealizowany. Inne ciekawostki już właściwie na koniec ZDM-u, to jest Złota ulica Zgoda. Jest już aktualnie bez asfaltu, to już jest tylko właśnie gruz i tunel ulicy Złotej, jeżeli chodzi o przejście tam na pasażu Wiecha, faktycznie jest już aktualnie wyburzone, miałem okazję tam być tam ostatnio. Film z tej inwestycji również, jak i z placu centralnego, pojawi się w tym miesiącu, ale raczej w drugiej połowie miesiąca, bo muszę mieć tutaj zgody od SOP-u, a najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu mnie będzie w Warszawie, sobie wyjadę na chwilę. Tymczasem remont wodociągów na ulicy Gosławskiej jest aktualnie realizowany od 28 sierpnia do 27 września. Aktualnie ten odcinek będzie w ten sposób organizowany. Pas jest zamknięty, jest ulica aktualnie jednokierunkowa. Stara Zakopianka została już zamknięta. Odcinek nowy Zakopianki od 30 sierpnia został oddany do użytku. Wjazd na stan Zakopianki jest oczywiście jadąc przez nowe tarki tam objazdami przez nową trasę. Niemniej to jeszcze nie jest koniec inwestycji. Oczywiście tam na Zakopiance cały czas trwają prace. Niektóre węzły jeszcze nie zostały oddane do użytku, ale została zamknięta. Ta Stara Zakopianka jest wjazd z nowej w starą, ale nadal na całej długości starej już nie ma przejazdu, bo po prostu tam różne prace musiały być realizowane, jeżeli chodzi o przebudowę tejże ulicy. I co mogę powiedzieć, jak będę zakopany w październiku, a właściwie na przełomie października i listopada, będzie oczywiście kolejny film z kolejowej Zakopianki, ale kto wie, może wpadnę do nowego targu i nagram Wam jakiś film z tej inwestycji. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć film z tych węzłów w Nowym Targu i ogólnie Zakopianki. W sensie ja wiem, że w Nowym Targu znajduje się lotnisko i tam będzie gorzej z lataniem, ale nie takie rzeczy już robiłem, spokojnie, dogadamy się. Na koniec ciekawostka, a właściwie już trzy tematy. Od dziś A2 ma już ponad 500 km długości. Kolejny odcinek podmiński mazowieckim został oddany do użytku od dziś, czytaj od 29 sierpnia 2024 roku. Kolejny odcinek został oddany do użytku. Który to jest odcinek? Już Wam pokazuję. Tak jak tu mamy Warszawę, to ten odcinek w tym miejscu, na tym odcinku został właśnie oddany do użytku. Ten jest jeszcze realizowany. Budowany tu jest realizowana obwodnica i na naszym odcinku oczywiście kolejne fragmenty, czy S19, czy A2 są realizowane, żeby całkowicie wyjechać z Polski. Więc to jest dobra informacja, że te inwestycje w tym miejscu są realizowane, no a tutaj to wiadomo, że to wszystko kuleje. No i na koniec nietypowy pokaz, który był realizowany w ostatni piątek. Mogliście go zobaczyć w Mniejsza z tym Beast, który się pojawił chyba w sobotę albo w niedzielę. Niemniej pokaz dronowy, powiem Wam, że dla mnie osobiście, dla osoby, która lata dronami, tego dnia latałem bardzo dużo dronami. Jednym i drugim dronem, żeby zakończyć miesiąc. Niemniej pokaz z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w formie dronów pokazuje tylko łącznie, że tego typu imprezy są cudowne. W sensie jakby tak dużego pokazu na te 615 dronów w Polsce i ogólnie w tej części Europy nie było. Drony latały na wysokości 60 do 120 metrów, była strefa wyznaczona, był kontakt z nimi, więc wszystko było ładnie obcykane, jeżeli chodzi o przepisy lotnicze, bo patrzyłem sobie oczywiście na to. Jeżeli chodzi o tłum na bulwarach, to było ich tyle, że nie sądziłem. Nie było żadnej komunikacji dodatkowej. Były niesamowite korki, autobusy nie były w stanie dojechać, były korki samochodowe, autobusy stały w korkach potężnych. Metro było całkowicie zakorkowane, ludzie nie byli w stanie wyjść ze stacji metra po Wiśle, z tego co słyszałem od znajomych, którymi tam się spotkałem. W trzy osoby oglądaliśmy to, wszystkim się bardzo podobało. Ochy i jachy, jakie były w trakcie pokazów, były też pokazujące, że tego typu pokazy powinny być realizowane nad warszawskim niebem raz na jakiś czas z okazji specjalnych okazji. Nie wiem, ile to kosztowało. W sumie chyba tu nie ma tej informacji. Nie ma tej informacji. Ale według mnie, jeżeli tego typu sylwestre byłyby organizowane zamiast fajerwerków i zamiast tych laserów, które de facto raczej nie działają podczas tych sylwestrów, byłoby to całkowicie na plus. W sensie jakby naprawdę to robiło wrażenie z tą muzyką i z tym wszystkim to było to. Nawet biorąc pod uwagę, że ten pokaz oczywiście trwał góra tam 10 minut czy 12, no bo drony długo nie będą w powietrzu wisieć, bo one tam świecą i tak dalej. To i tak, które były naprawdę kolosalne wrażenie. Kto widział, ten wie, a kto nie widział, ten może sobie obejrzeć Mniejsza z tym Beast. Jak coś do niego macie, link w opisie i w karcie. No i na koniec, Święto Wisły będzie w najbliższą sobotę. Jak coś, zachęcam Was, żebyście tam faktycznie wpadli. Święto Wisły, różnego rodzaju harmonogramy mają tutaj, że zaczynają się atrakcje od godziny 11, kończąc o godzinie 20, będą też rejsy. I miejmy nadzieję, że tym razem prom będą normalnie pływać i nie będzie zbyt niskiego stanu wody. Na koniec ciekawostka, oczywiście był koniec linii T. Nagrałem w ostatni dzień jazdy linii T z wyjazdem z zajezdni, z jazdą przez całą Warszawę i również z zjazdem do zajezdni. Ten film będziecie mogli zobaczyć w najbliższych dniach, jak i również pozostałe filmy, które czekają od długiego czasu. No i co ja mogę powiedzieć, jest Was tutaj coraz to więcej.
Dokładnie 17279 osób kliknęło przycisk subskrybuj, co oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję. W najbliższym tygodniu będą filmy z poprzedniego miesiąca, które jeszcze cały czas nie wleciały, bądź też zakończenia właśnie sezonu tetki, jak ja powiedziałem, będzie właśnie z ostatnich kursów, będą głównie na razie shorty, będzie film w końcu z Zakopanego, film z S7, będzie połączony ten sprzed dwóch miesięcy, tam z czerwca, będzie połączony z filmem z tego miesiąca, żebyście mieli porównanie od razu, jak to wyglądało kwartał temu, jak to wygląda teraz, będą w końcu filmy z Poznania, tak, w końcu je zmontuję, wiem, czekacie, ja też już na nie czekam. No te intro z Okiem Biznosza cały czas nie jest zrobione, ale w końcu chcę zrobić te filmy z Okiem Biznosza. Będą też filmy inne, jak chociażby inwestycje, które były teraz realizowane w Piasecznie, jeżeli chodzi o wąską dorówkę, która tam jest. No i inne inwestycje, które czekają od poprzedniego miesiąca, jak m.in. tunel dużych prędkości KDP pod całą Łodzią, bo tą inwestycję na całej długości już nagrałem na koniec miesiąca. Będzie film z STP Karolin, który jeszcze nie wleciał. Jutro będzie film najprawdopodobniej z tramwaju do Warszawy Zachodniej z pełnym omówieniem, z informacją o odcinkach jednotorowych, które będą budowane na czas budowy, o opóźnieniach, o utrudnieniach, jakie będą realizacje, jakie będą utrudnienia, co będzie nie tak, gdzie będzie tunel, gdzie nie będzie tunelu, kiedy to będzie budowane i tak dalej. To wszystko będziecie mieli w tym filmie, już jest zmontowane, on czeka teraz na autoryzację Budimexu, bo są też ujęcia z placu budowy z poziomu minus 2 tam przy Zachodniej. Będą też filmy pozostałe, jak chociażby tunel w Teresinie, to najprawdopodobniej jutro. Będzie też film z Nowoczuchowskiej, który czeka. Będzie film najprawdopodobniej jak nagrywany z tunelu drugiego w Sulejówku, który tam powstaje. No i oczywiście inne inwestycje na ten miesiąc, które są przewidziane, jak chociażby tramwaj do Wilanowa, tramwaj do Warszawy Zachodniej, Warszawa Zachodnia, jak zawsze, linię kolejną raz 7, inwestycje dalekosiężne, prawdopodobnie w tym miesiącu w końcu będzie też film z obwodnicy śródmiejskiej Warszawy, będzie film z łódzkiej średnicy, będzie film z całej, znaczy będę nagrywać na pewno, nie wiem czy będzie w tym miesiącu film, ale będę nagrywać film z całej przebudowy LK7 od Otwocka do Warszawa Wawer, będą filmy duże, wielkie, szerokie, jak chociażby przebudowa ulicy Grzybowskiej, budowa nowego mostu nad kanałem Żerańskim, park Żerański, park nad Pow, inne parki, to wszystko w najbliższym czasie będzie na kanale Avizonosz, więc spokojnie wracam z mojej przerwy, która była wynikiem planu filmowego, ale mam nadzieję, że te filmy będą całkiem ładnie, sensownie teraz nagrywane i miejmy nadzieję, że od połowy miesiąca jeszcze jedną inną zmianę odczujecie. No dobra, od połowy miesiąca, od 2-3 września jeszcze jedna rzecz się zmieni. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego przydługiego mniejsza z tym. Jak ktoś obejrzał do końca, niech napisze wrześniu w komentarzu. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym mniejsza z tym, który się pojawi w niedzielę bądź poniedziałek, bo też w weekend będę dosyć mocno zajęty. Do zobaczenia. Cześć!